Będzie łamał wszystkie zasady. Na granice ciągną kolejni migranci Stanisław Żary na Łukaszence. Despota będzie łamał wszystkie zasady, by osiągnąć cel. Szlak migracyjny destabilizujący Polskę, Litwę i Łotwę został sztucznie wytworzony przez Aleksandra Łukaszenkę. To operacja hybrydowa przeciwko państwom Unia Europejska. Łukaszenka sam się nie zatrzyma, despota będzie łamał wszystkie zasady, by osiągnąć cel. Napisał na rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn. Tymczasem na Twitterze pojawiają się nagrania kolejnej dużej grupy migrantów, która ma zmierzać do polsko-białoruskiej granicy w pobliżu kuźnicy. Wpis pojawił się w czterech językach polskim, angielskim, niemieckim oraz francuskim. Rzecznik zaznacza, że działania Łukaszenki są działaniami podprogowymi, a reżim wykorzystuje proksy chowa się za migrantami i instytucjami z pozoru niezależnymi. We wpisie czytamy też, że operacja obliczona jest na wywołanie długotrwałego kryzysu w krajach wschodniej flanki NATO, a działania Łukaszenki prowadzone są metodami typowymi dla działań rosyjskich przeciwko krajom NATO przy wsparciu i akceptacji Kremla. Żaren pisze, że operację prowadzoną na kilku płaszczyznach wspiera agresywna kampania informacyjna. Operacja białoruska ma znamiona operacji hybrydowej i ma na celu destabilizację państwa, osłabienie bezpieczeństwa bez otwartej agresji. Polska granica pozostaje zamknięta i będzie chroniona. W sobotę informowano, że wśród migrantów rozpuszczane są plotki, że przyjadą po nich autobusy z Niemiec, a Polska je przepuści. W niedzielę Żarynum umieścił na Twitterze nagranie. Pod którym napisał, że wśród migrantów na granicy puszczane są komunikaty informujące, że nie ma zgody Polski na przepuszczenie migrantów do Niemiec. W kolejnym wpisie Żaryn przekazał treść komunikatu, jaki kierowany jest do migrantów: Polska granica pozostaje zamknięta i będzie chroniona. Nikt nie ma zgody na jej przekraczanie bez wymaganych dokumentów. Zostaliście oszukani przez Białoruś. Służby białoruskie wykorzystują was. Możecie domagać się od Białorusinów zwrotu kosztów i powrotu do domu. W stronę Kuźnicy zmierzają kolejni migranci. Tymczasem na Twitterze pojawiają się nagrania kolejnej dużej grupy migrantów, która ma zmierzać do polsko-białoruskiej granicy w pobliżu Kuźnicy. Rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn poinformował, że w ostatnich dniach pojawiały się informacje o złożeniu nad granicę gruzu i kamieni z białoruskich zakładów budowlanych. Dodał, że widziano kilka ciężarówek z takim ładunkiem.